Robienie pizzy. Następny etap. Pracownica z Polski. Specjalistka. Teraz druga foremeczka. Nie wiem, czy dla tatusi, czy dla mamusi, nie wiem już, która jest czyja. Obstawiajcie, która jest dla kogo. Teraz pieczarka. A jak pieczarka, to wiecie, słuchacze, że już końcówka pizzy. Przystrajanie pizzy. Do indywidualnego gustu. I co tu mamy? Z połem. A pod papierkiem kryje się kiełbaska. I ciach teraz kiełbaskę. Plum, plum, plum. Żeby nie było za mało. Jak taki mały torcik. O! Szczelnie wypełniona. I teraz? Pierwsza warstwa serka. Pierwsza? No bo później jeszcze będzie dosypane. A pod spodem nie ma? Jest pod spodem również. No właśnie, czyście. Czyli druga warstwa serka. Ale pierwsza na wierzchu. A, pierwsza na wierzchu, ale kolejności druga. No. Ale? No ale, ale. Ale trzeba będzie jednak serka troszeczkę chyba do skrobać. No. Nie, no nie wgłupia się. To no, taka wyżarka, no, kilo sera na dwóch osób? No co to? Nie, nie, nie. Coś. Wystarczy. No naszą. I do piekarnika na ile minut? Zobaczymy 25. Ale 25 na... minut, mówi szef kuchni. Okej. Okej. No i nie zmniejszyłeś na 250. Kierowniczka teraz zmniejsza, tak? Na 200. Zaraz. Na 200. I żeby nie było za mało, zimne nóżki jeszcze. Nie nóżki, tylko co to będzie? Polaretka. Tak. Z kurczaczka.